Witajcie drodzy kochani, chciałem powiedzieć kilka informacji na temat kokosu. Otóż kokos jest to orzech kokosowy, jest bardzo zdrowy, odżywia naszą korę mózgową, odżywia nasz mózg w bardzo pozytywny sposób. Jak również olej kokosowy może być stosowany, jeżeli ktoś ma wyniszczone włosy, ma wyniszczoną skórę, może po prostu ten olej stosować, po prostu namaścić swoje włosy, wetrzeć ten olej w swoją cerę. To będzie go chroniło przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, jeżeli jesteście w krajach tropikalnych, jeżeli jesteście w Afryce, jeżeli jesteście w Arabii Saudyjskiej czy w Indiach. Właśnie ten olej kokosowy bardzo skutecznie chroni waszą cerę przed porażeniem słonecznym. Jak również ma właściwości odżywcze, wpływa bardzo pozytywnie na waszą cerę. Również chciałem dodać, że masło kokosowe jest stosowane wielokrotnie w celach kulinarnych, czyli po prostu można na tym maśle przygotowywać warzywa, smażąc warzywa pokrojone w kostkę. Można używać zamiast oleju. To masło kokosowe jest bardzo zdrowe. Jak również można zjadać świeże kokosy, które są dostępne w różnych supermarketach, również w Polsce. Ten kokos spowoduje jakby odżywienie komórek waszego mózgu, wzmocnienie waszego systemu myśli, po prostu spowoduje jakby wzmocnienie kory mózgowej. To jest właśnie działanie kokosu. Także bardzo polecam stosowanie oleju kokosowego na całe ciało. Można go wetrzeć również w nogi, w całe ciało, po prostu można wetrzeć ten olej kokosowy i dzięki czemu odżywi naszą cerę. Na marginesie chciałem skomentować, iż aronit jest odpromiennikiem bardzo naturalnym, bardzo dobrym. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em i ten odpromiennik po prostu leczy nas z wszelkiego rodzaju dolegliwości i ból głowy. To jest ten odpromiennik. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.